Proszę Państwa, ja bym dzisiaj się skupił na tym, bo na Kodaku to jest gdzieś koniec XIX, początek XX i lata XX. To jeżeli będzie taka woda, to jeszcze opowiem, ale chciałbym dzisiaj pokazać Państwu, opowiedzieć trochę, jak pracowałem, jak się ta fotografia wtedy, czym się zajmowała, z czego się żyło i tak dalej, i tak dalej. Historia naszej firmy, no, sięga daleko, jak już może wspominam, ale pozwolę sobie jeszcze raz, bo zaczęło się to w Delmenhorst, a konkretnie w Bremen. Siostra mojej mamy i pracowałem w dużej firmie fotograficznej w Bremie. Miała już, była pełnoletnią, mama dopiero zaczęła, jak wrócili dziadkowie, moi dziadkowie do Polski w 18 roku, bo tak to tam było, że albo się podpisywało obywatelstwo niemieckie, jak to było ładnie powiedziane, macie wolną Polskę, to raus nach Polen. Także często wspomnienia dziadka było to, że ci koledzy od piwa i wina, gdzie się spotykali co wieczór, od razu po plebiscycie stali się albo przyjaciółmi tych, co chcieli się opowiedzieć, jako my byśmy to nazwali Volksdeutsche. No wtedy tak to się nie miało takiego znaczenia jak dla nas w tej chwili ten termin. I wrócili. No i tak się zaczęło. Lata wojenne, okres międzywojenny, lata wojenne. Mogę tylko powiedzieć, że mają, że firma nasza, proszę to dobrze zrozumieć, na własny rachunek działała do 1941 roku, czyli cały rok 40. To może wzbudzać jakieś zdziwienie, że tu okupant, tutaj już okupacja, a jeszcze ten. Do kwietnia 41 roku mama prowadziła firmę, ojciec nie, bo ojciec był, jak wspomniałem, zawodowym podoficerem, więc tak się raczej nie afiszował, bo w 41 przyszła pani Lidia Durkajt. Dzień dobry. Dzień dobry. To w tym okresie, jakby się ta okupacja umocniła, tutaj zorganizowała na naszym terenie, jakby wybudowali hajsztety, jakbyśmy mieli Niemca, sprowadzali to, ściągali Niemców z Nadrenii i ściągali Niemców z krajów bałtyckich. I pani Lidia Durkajt była estonką, mówiła po niemiecku bardzo podobno do ślawo, nie wiem, nie mogę wiedzieć. I przejęła firmę od mojej mamy, którą nie chciała zwolnić, bo sama się nigdy fotografią nie parała. Była, nie wiem, co robiła przedtem, nigdy się o tym nie mówiło. W związku z tym, żeby mogła pójść, po prostu nie chciała, no nie wiem z jakiego powodu. No, już tam nie było to ambicjonalnie, żeby pracowała pod tam jako panią Lidią, chociaż stosunki między tymi paniami musiały być nie najgorsze, bo jest parę fotografii, gdzie siedzą obok siebie, mogą to być jakieś urodziny, imieniny, urodziny czy jakieś. Mama pracowała u doktora Hecke, to nazwisko starsze pokolenie, to było dwóch porządnych, nie tylko dwóch, ale dwóch porządnych lekarzy, doktor Hecke i doktor Krug. Oboje jeden był internistą, no w ogóle uniwersalnym na ulicy Szpitalnej obecnie Wiosny Ludów. A doktor Krug, tam gdzie dzisiaj jest Hotel Royal, to była jego willa. Pomagali dużo pracy. Ale przejdźmy. Wojna się skończyła. Zaczęło się ta nasza państwowość układać, organizować też w różny sposób. Z tych wspomnień, które mogę które pamiętam z opowieści, raczej jako pięcioletnie dziecko, co tam mogę pamiętać po tylu latach, nie minęło trochę lat. Ale dużo się fotografowało żołnierzy radzieckich, spełnionych, przepraszam, żołnierzy Armii Czerwonej.
nie wszyscy byli radzieckiego pochodzenia. Z dzieciństwa wspominam, że ciągle była u nas wanna czerwonego cukru, bo oni nie płacili gotówką, bo jej nie mieli, więc przynosili albo sało, albo alkohol, albo czerwony cukier. Zacznę już teraz, przeskoczę ten. Ja zacząłem u rodziców praktykować jako uczeń w 1957 roku. Miałem wtedy lat 17, to trudno mnie obliczyć, ile postęp mam teraz. No ale czas płynie i na to nie poleciłem. Do wojska pracowałem u rodziców, 2 lata wojska i po wojsku, po powrocie. Proszę Państwa, tu padło ostatnio pytanie, fotografik, fotograf. To prawda. Można by wymieniać tuzinami nazwiska fotografików. Czym się to różniło? No fotografik nie zajmował się takimi usługami czy taką pracą, jak myśmy to robili, bo myśmy po prostu z tej fotografii żyli. Co się fotografowało? Wszystko. Ja mam tutaj pracę licencjacką mojego wnuka, który również się w to wciągnął. Jeden i drugi zresztą, ponieważ studiował w Poznaniu przy Akademii Sztuk Pięknych, jest klasa czy katedra, czy jak to zwał, fotografia. Dobrze, ja to w kościele się czasami przed podniesieniem i ludzie pękają. No i na zakończenie tego musiał napisać pracę licencjacką, którą zilustrował fotografią, którą mogę Państwu w tej chwili pokazać, bo jest to ten. Tu mamy pierwszą kartę mojej mamy, która dokumentuje, że w kwietniu 1932 roku została zarejestrowana firma pod tytułem Maria Malikowa Fotografowanie, bo wtedy nie było foto, tylko fotografowanie Maria Malikowa. Czyli to jest początek firmy. To jest początek, do zdrowia. Jest to, zachowało się to w oryginale, mamy to w kronice rodzinnej. Jeżeli będziemy jeszcze się spotykać, to przyniosę kiedyś tę kronikę, bo jest dosyć ciekawa. W każdym razie jest to oryginał. No i właściwie najbardziej taki wartościowy dokument dla mnie, przypuszczam, że i dla moich dzieci, bo się też tą profesją parają. Do góry to jesteśmy my, rodzice. Było nas troje, brat już nie żyje, brat był zawsze związany z górnictwem, nie był z fotografią, kończył gimnazjum, czy gimnazjum mechaniczne tutaj na... Gimnazjum mechaniczne. Później kończył tam szkołę techniką górniczą. Ja jestem ten najmłodszy. Po lewej stronie, tu z naszych... Widać, ale rozpoznawany. Zawsze się śmiali ze mnie, że wychowałem się na kolanach uczennic. No bo byłem jedynym dzieckiem tutaj w kamienicy i na kolejowej, no. I tak, to w tym samym miejscu No, większość tych tutaj już tak wyglądało to u nas przed remontem. Państwo, którzy kolejowo chodzili, to pamiętają takie dwie gablotki, gdzie zdjęć było na odtykane jak najwięcej, na słomiance. No takie to były czasy, no nie było. Nie wiem, czy nie było woli, żeby to wytynkować, ale nie było. Do góry jest zdjęcie zjazd uczennic, którą w 80 roku tak mama sobie zażyczyła. Jeszcze była wtedy. Jest tu kilka pani Krajewska, pani Pachary. To są jedne z pierwszych uczennic mamy jeszcze z okresu przedwojennego. I na tych kolanach właśnie się całą okupację przetrwały. No studio fotograficzne, jak Państwo wiedzą, ale wspomnę, no składało się ładnie, to można powiedzieć, z atelier,
czyli z tego miejsca, gdzie się robiło zdjęcia. W tym musiały być lampy, oczywiście lampy żarowe, na żarówki. Mamy jeszcze jedną taką zachowaną, kupioną dokładnie w 1935 roku, żarówkę 1000 W z niebieską bańką, która podnosiła temperaturę światła nieco zbliżoną do słonecznego, bo wszystkie żarowe mają tam w granicach, ja wiem, 2,5 do 3 tysięcy Kelvina. Ktoś jest z fizyki, to może mnie poprawić, ale chyba tak jest. Natomiast ta miała podniesione aż do 3,5 tysiąca Kelvina, rzeczywiście to światło było zbliżone do światła dziennego. No, tam gdzie się robiło zdjęcia, później jak szło dobrze, dopóki nas nie uszczuplono, była pracownia, gdzie się zdjęcia suszyło, obcinało, sortowało, no i ten. Ale drugą najważniejszą rzeczą była ciemnia. I ciemnie z reguły były dwie. Jedna sucha, w której nakładało się kasety przed dokonaniem zdjęcia takim aparatem, o którym się opowiem, a druga mokra, gdzie się tam wywoływało. Negatywy wywoływało się w kompletnej ciemności. Można było używać do krótkiego podglądania, czy negatyw już jest wywołany dostatecznie, czy jeszcze go trzeba przytrzymać duży wywoływaczu, na jakieś 5 sekund można było zapalić ciemnozielone światło, ono nie reagowało na emocję negatywową. No, nasza ciemnia polegała na tym, że była w miarę jak na tamte czasy, gdy dzisiaj się na to spojrzy, ale na tamte czasy była w miarę nowoczesna, dlatego że ojciec Zakopanego jakimś trafem ściągnął trzy tanki, nazywały się to tanki. Były to kamienne, takie w tej wysokości prostokątne, no prostokąty kamienne, w których w jednym był wywoływacz, w drugim był utrwalacz, w trzecim była woda do płukania. I to był ten wielki taki postęp, naprawdę. Bo normalnie filmy amatorskie, czy jakiekolwiek, wywoływało się ręcznie. No nie ma tu żadnego filmu, żeby pokazać, ale polegało to na tym, że była kofeta z wywoływaczem. Woda utrwalacz. Tu się miało 10 kulek, bo tyle ja ręcznie umiałem wywołać. I po prostu wyjmowało się najpierw z tych szpulek i z tego papieru ochronnego, mówię o negatywie 6-9, popularnie tak się nazywa, to się przeciągało. Następny zwijał się on sam. Taki proces wywoływania trwał około 8 do 12 minut, czyli spokojnie ten pierwszy, później się pierwszy wdrażał do utwarzacza i tak dalej. No. I polegało to właśnie na tym, tak jak mówię, no ja układałem sobie 10 filmów, rozwijałem je z tego papieru i z tej szpulki, 10 stało i brałem, nie? Brałem, tu była kufeta, tak? O, 6 na 6. I ten się zwijał. No, i tak po kolei te 10 filmów, czyli zegarek miałem nastawiony na ten pierwszy, no to pierwszy wylądował w ustawaczu. I tak to na tym to polegało. No, stąd ręce mam niestety, dłonie mam niestety takimi obrazkowymi, też się je tak przeciągało. Natomiast mając te trzy pojemniki kamienne na ten, no to ja ładowałem wtedy 30 filmów takich 6-9 i około 25 mało obrazkowych, bo one musiały być na pół obciążone, bo ta wysokość nie pozwalała na cały film małobrazkowy, ma około 2,20 m chyba bodajże, także na całej długości niższy. Ale był to wielki postęp, bo na drążku mając klamry z chromoniekieliny, które zostały, nie wiem, chyba po tym okresie pani Dulkaj, na drążku uwieszałem sobie tu 10, tu 10 i trzy takie drążki, odwracałem się, oczywiście zamaczałem jeden drążek, zamaczałem drugi, zamaczałem trzeci, jeszcze później musiałem każdy film wziąć, przeciągnąć w górę i w dół, żeby sprawdzić, czy się nie zlepił do tego.
I był to ogromny postęp, bo za jednym przysiadem wywołało się większą ilość filmów. Negatywów. Tak? Tak. Co? Negatywów. Negatywów, tak, tak. No filmów, przepraszam, tak używam, bo tak to... No, tu na tych zdjęciach jest trochę pokazanych, jak to wyglądało. No, proszę Państwa, no skromnie to wyglądało. Jak dzisiaj spojrzę na to studio, lub na studio w Kaliszu, które syn drugi sobie urządził, zresztą dwa urządził, no to to było ten. Ale to były lata 60., no 50., koniec 50., 60., no, no nie bujajmy się. Pamiętamy, jak to było, no, no cieszyło ten. Tu mamy tą właśnie ciemnię, gdzie był stół, gdzie były ten. Tu taka poczekalnia, którą udało nam się wygospodarować, przepierzone taką metalowo. No, przypomnę sobie, jak tę płytę paździerzową ciężko zdobywałem na sklejkach, a później zapach był nie do zamalowania. Myśmy to malowali i tym jeszcze do tego. Jak raz nitrę pociągłem, tak się te dwa lata. Paździerzowa płyta była nie do wywietrzenia. No, pamiętacie Państwo. No, tu jest mój ojciec, przy taki dosyć już też duży postęp kupiliśmy w latach, no już połowę lat 75, Globikę, duży taki aparat na statywie, taki typowo produkowany w Görlitz. Stoi do dzisiaj, no ale niestety tak. No tu jest też fragment jakichś pracowni, gdzie tam, tu mama moja chyba sortuje te zdjęcia. Tu jeszcze jest taka presa, która te zdjęcia się sortowało, presowało, żeby były proste i tak dalej. Także ten. No oczywiście to omówiłem tylko sprawę negatywów, obróbki negatywów. Po wysuszeniu, po tym trzeba było te negatywy no, obrobić, przełożyć na papier, jak w metodzie ta albo ta. Nie daguerotypi, bo to jest tylko jeden obrazek. Pionierze. Proszę Państwa, jak tak wspomnę jeszcze do czasów, kiedy nastały printery, czyli te maszyny, które naświetlały i suche, tak to się nazywało, bo suche naświetlało się w trakcie, to się wywołał, ta wstęga papieru, później to obcinało i wylatywało suche. No to... To było już bardzo wielkie uproszczenie, bo kwestia była tylko chemii i oceny tej. Natomiast za moich czasów do obróbki negatywu był papier. Bardzo twardy, mówię o gradacjach. Bardzo twardy. Pani coś z tym musiała mieć, tak? Też wywołaliśmy, ale amatorsko. No ja mówię w tej chwili amatorsko. Łazience. Twardy, później był normalny. Później był specjal, miękki i bardzo miękki. 6 gradacji papieru. Na egzaminach naszych, a kiedyś tam byłem jakiś czas w komisji egzaminacyjnej, no to był żelazny punkt. Żelazne pytanie. Wymień gradację papieru. Trzaskowski był wymienił. Ale tak było. Dlaczego była taka zróżnicowana gradacja papierów? Bo negatywy mogły być niedoświetlone, mogły być prześwietlone, mogły być niedowołane, przewołane, albo mogły być zaszarzałe. No mógł ktoś wywoływać na moment zapalić i negatyw ten oceny. Tak jak tutaj. To jest tutaj, już by było uznane jako zdjęcie lekko prześwietlone, jako negatyw lekko prześwietlony. Tu by musiał być papier specjalny. Tutaj na pewno normalny, a tutaj twardy. Ja teraz tak się ułożyło, są 3 placki, które i będąc ciemnicza, było ten papier dobierać odpowiednio. No, oczywiście odpowiednio naświetlić, jeszcze dochodził do tego czas naświetlania na powiększalniku. No ale tak to było, no nie było inaczej. Oprócz gradacji był podział papieru jeszcze na 2 rodzaje czułości. Był chlor, który był papierem niskoczułym do robienia odbitek stykowych, bo takie się też robiło, lub brom do odbitek
robionych na powiększalniku. To były takie dwa, no to nie będę dokładał więcej, bo ten, oprócz gradacji, oprócz czułości papieru, były jeszcze powierzchnie. Był papier matowy, półmatowy, błyszczący, jedwabisty, drobnoziarnisty, płócien, no można by tak, ale było 6-7 różnych. Tu już przechodzę do obróbki studyjnych takich prac. Bo na przykład było takie założenie, że całą figurę ślubną no, robiło się zawsze na jedwabistym. Albo na półmatowym. Jakieś zdjęcie portretowe, czy jak myśmy to nazywali, biusty, robiło się zawsze na drobnoziarnistym, na płóciennym, czasami bywam, nie zawsze bywam do zdobycia, bo to Bydgoszcz produkowała. I do poszczególnego negatywu no, trzeba było dobrać odpowiednią gradację, odpowiednią powierzchnię i tak dalej. Proszę Państwa, to jest aparat, który służył nam, jak ja pamiętam, czyli od 1957 roku aż do pewnego momentu. Tym aparatem na początku robiło się wszystko. Od zdjęć paszportowych, legitymacyjnych, bo tam o paszportach tak wtedy już, kto tam jeździł o paszporcie. Kto mógł wyjechać za granicę, to nie musiał mieć paszportu. Czy jeszcze tak z zerzutnieniem patrzę, że tu jest napisane dzieci, czyli ta kaseta służyła do zdjęć 10-15, czyli do ślubnych, do błączułych, które się używało do robienia zdjęć. Proszę Państwa, jak ja dzisiaj patrzę, jak synowa i pracownica fotografują sesję zdjęciową dzieci, no to nie wiem, czy... Bo dla nas było tylko jedno, żeby się nie poruszyło i żeby nie zamknęło oczu, nie? Dzieci z reguły przychodziły po badaniach lekarskich, bo jak matka już się zdecydowała na szczepienie czy na badanie lekarskie, no to szła później do fotografa. Więc jak zobaczył coś o sobie, jeszcze lampy, a jeszcze czasami na początku chodziliśmy w białych kidlach, bo tak same kid zarządził, ale to było nie do udźwignięcia, bo to dopiero. Natomiast dzisiaj, no nie wiem, kto się kula więcej przy takiej sesji zdjęciowej, którą tam nieraz można zobaczyć wystawowych, w naszych dwóch oknach wystawowych, kto się więcej kula przy dzieci, czy ten fotografujący, bo pamiętam się przeróżnie. No także, no dobrze, to oczywiście wszystko dzięki fotografii cyfrowej, bo przy takiej jak ja uprawiałem z żoną, później jeszcze ten starszy syn, no to na pewno nie było możliwe.